Rym cym cym, parararara. Gdzie jest moje T62? Nie, to T64 mówiłem, zdaje się, tak? Nie wiem. Zaraz zobaczę wszystko z prawdziem. Tak, o T64 mówimy, ale jeszcze sobie na tym ercu. A, tutaj już mam, tylko jeszcze amunicję troszkę zmienię. Powiedzmy na coś takiego. A może nawet nie bardzo. O, coś w ten deseń, potwierdź. Tutaj tak, tutaj tak. ERC dowódca. Na TDK-ach jaki był dowódca? Sabrina, tak? No. Dobrze. No. To na początek T64. Proponuję. No wiesz. Jak jakby mi Pluton zginął. No. Zobaczymy, może tym razem coś ugram, cokolwiek. I co pan powiesz, panie B, ciekawego, jak pan nic nie powiesz? Nic, że porobiłbym sobie kasę, bo mam jeszcze do zarobienia 12 milionów. To możemy zaraz premiumami pograć. W sumie to są szóstki. Mnie się kasa też przyda. A mam jeszcze półtorej dnia tylko tego, boosta 50% do kasy. Co ty gadasz? Jaki boost? No bo jest konto premium i są jeszcze boosty. A. W tej chwili ja zarabiam... Myślałem, że to jest równoznaczne. Konto premium to znaczy boost. Nie, jest konto premium, a potem jest jeszcze boost. No to dobra, konto premium daje ci 1/3 więcej zarobków, a boost? 50%, nie 1/3. W WOCie 1/3. No, tu masz 50%. A boost daje ci 50%. Aha. No to w ogóle elegancko. Czyli masz de facto, jak masz wszystko odpalone, to masz 100% więcej zarobków. Ma to sens. Ja naprawdę współczuję, a raczej współczułbym rosyjskim soldatom. Się musieli gnieździć w takich maluteńkich klitkach. Te wieże, te czołgi. Jedziemy na kwadraty 8-9 na rafinerię. 8-9 na rafinerię, okej, okay, czyli typowo w lewo. No musisz lewą stroną mapy, no bo środkiem nie chcesz jechać. No raczej. Uwaga, jadę! Już toś rwandale rozdupcyli normalnie rafinerię. No i przyjechali tobie hapeki. No, zajechał mi drogę. Ja też nie chcę tego wjechałem. Widziałeś tą grę twórców Mass Effecta i Stalkera połączonych? Słyszałeś o niej? Chodzi ci o tą grę, która będzie bardzo zbliżona do... Stalkera. Czekaj. Boże, muszę sobie przypomnieć nazwę tej gry. A, ja pamiętam, ale czekam, aż to przypomniesz. Ja to muszę sam przypomnieć. No wątpię, że bo jest specyficzna bardzo. Do Daisy, tylko że w świecie Stalkera bardziej. W takich klimatach typowo stalkerowych. No, a pamiętasz nazwę tej gry? No właśnie nie. A, myślałem, że tą grę chcesz przypomnieć. Nie, myślałem o Daisy. To ma taką dźwięczną nazwę. Escape from Tarkov. A, właśnie, tak. Ale to też domyślam się, że będzie miało makabrycznie wielkie wymagania sprzętowe. Bo no gra wygląda sporo, pięknie. Bo tam jest Unreal Engine 4 chyba. No wygląda cudownie. Jak taki Stalker, tylko że ze współczesną to grafiką. Bardziej. Tak, tylko że tam nie będzie demonu, tam jest gracz przeciwko graczowi tylko, nie? A trochę szkoda, szczerze mówiąc. Tam jest taka, bo tam to będzie MMO, co ciekawe. To nie będzie, wiesz, taki jak DayZ, tylko będzie MMO, że będziesz chodził na instancje, gdzie może być maksymalnie 16 graczy. To będzie w stylu instancjowym, to nie będzie tak, że będzie jeden wielki, otwarty świat jak DayZ, tylko instancje. No ale dobra, jak zbudować MMO, w którym nie będzie potworów? To co, będziesz, nie wiem, robił misję na przejmowanie jakichś baz, walkę z ludźmi? Znaczy, nie wiem, może będą jakieś moby, typu, wiesz, jakieś bandyci i tak dalej, tego nie wiem, ale... Musiałbym no przydałoby się, filmik. Jeżeli tego nie będzie, to naprawdę strasznie zubożeję grę, no bo kurczę... Tego brakuje w takich światach, no. Musiałbym obejrzeć jeszcze raz filmik Jacka, a nie oglądałem... Przede wszystkim, jak dla mnie jest tego typu gra, no to zombiak jednak powinien być, tak, prewencyjnie. Potrzebuję pomocy. Wyjeżdżam już, już na niego jadę. Nie mówię o tego typa, mówię, że ja potrzebuję pomocy. A to nie rozumiem? Musisz mnie pchnąć, o dobra, uwolniłem się. A, dobra. Myślałem, że mówisz jednak... o wrogu. Nie. Zawiesiłem się na tych teksturach tutaj. Hmm.
No cóż, no, nie mamy tu spota, nie mamy tu nikogo. Właśnie widzę, ja też nie chcę jakoś za bardzo do przodu wyjeżdżać, no bo zazwyczaj się to kończy szybką śmiercią. Tak, no, nie wiem, patrz na nasze żało na przykład. Dlatego uważam, że za pieniądze nie kupisz mózgu. A, no. Hm. On powinien tutaj być, tu gdzie ty. Ale szczerze mówiąc, na taki dystans to przecież on nic nie trafi nawet, no. Nie, nic nie widzi. A to już swoją drogą, ale nie trafi. No cóż. Nie wiem, z tego co widzę, tej rafinerii się nie ominie z prawej, znaczy z lewej, tak przy krańcu mapy. To byśmy musieli środkiem ulicy przejechać, ale to jest bardzo ryzykowne. Tam jest dużo czołgów i przynajmniej jeden rakietownik tam jest. No właśnie. No to tak trochę hamuje nam rozwój w tym momencie. A też ostatnio zacząłem z Żukiem grać, bo sobie kupił Payday a dwójkę. A dobra to jest w ogóle, bo wiele o tym słyszałem. Zarąbista jest. Do koopa. Jak na przykład masz to uczucie, że musisz rozplanować, że tutaj jest strażnik, trzeba wtedy szybko tu, potem ten wbiega tu, tam. Wyobrażasz sobie jest... taką serię ze mną, jak lamię na lewo i prawo i... Ty na przykład mówisz, Grzechu, ciśnij ten save, otwieraj go, a ja ci mówię, ale jak? Dlatego byśmy z tobą grali na najniższym poziomie trudności, a my gramy na overkillu, czyli najtrudniejszym. Ja bym to ogarnął. Znaczy ostatnio była promocja na Payday, ja chyba tam 12 zł kosztował. Na razie to no, gier na Steamie mam pierdylion. Kurde ty, graczu kochany, najlepszy na świecie. Tylko spokojnie, bez bulwersji, proszę. Mam przestrzał. Dobra, tu jest fajna miejscowa, ale... Patrz, Żalo stwierdziło, że jednak podjedzie te parę metrów do przodu. No, szkoda tylko, że parę metrów. A nie więcej. Kurde, strzelają. Wiem, cofnij, nie ma sensu tutaj. Właśnie. Ale tak będziemy stać? Nie, puszniemy od prawej tą rafinerię. No w sumie. Tylko zjeść tutaj jakoś. Mądrzeć to godosz. Spróbuję. A tu są kamienie. Kurde, czekaj, musimy dać więcej czasu. Nie przejadę. Oj, czekaj, mamy wroga. Się wiele rzeczy podziało. Rakietami do mnie strzelają. Postęp nie może czekać, Grzechu. Powiadasz. Ja na razie robię damage, więc też i tam... Kurde, tymi rakietami mi dosrywa, gościu. Strzelają do mnie z tego miejsca, gdzie jesteś ty. Niemożliwe. No dosłownie. Bo ja tu jestem. Idealnie stamtąd. Dobra, to ja teraz jadę środkiem ulicy, no bo jak ty tam jesteś, to liczę, że ulica jest jako tako zabezpieczona. No, nie do końca. Nie do końca? No, zaraz zobaczymy. Ja tylko typa skasowałem, to jest, wiesz, jeden z 10. Ale jakby tam coś było, to byś wyspotował raczej. Nie, bo tu jest ściana wielka. Aha. No, spróbuję szczęścia. Co to jest? Ci się opłaciło. A, mam wroga. Niestety nie trafiłem. A szkoda, bo prawdopodobnie zdech, jakby go trafił. Gram potwornie, ostrożnie, ludziska. Musicie mi to wybaczyć, ale naprawdę nie chcę padać w każdej bitwie jak lama. Bo się to kończy to właśnie w taki sposób. Panda. Raczej on znalazł mnie. Ale dobra, przejechałem, więc powiedzmy, że jest to częściowy sukces. Jadę już do ciebie. Znaczy się, nie wiem, czy to jest taki mądry pomysł, bo tutaj mnie pak trzyma z prawej. Bo oczywiście sposób nie ma, nie? No nasz Żalo już podjechał te kilka kolejnych metrów dalej, więc... Może do końca bitwy dojedzie do wrogów. Może zdoła. Oj, strzela do mnie Arta. No, do ciebie. Trafiła cię, dobrze, że miałeś automat. No. Nie, musimy stąd cofnąć, bo tutaj będą paki strzelać. Nie wiem, co mnie spotuje nawet, wiesz? Mówię ci, ten pak z prawej. Wyjeżdżają. Leopard wyjeżdża. Jeszcze nie. Dobra, przeraszujemy rafinerię, skoro ten leopard stamtąd zjechał. No ja tak sobie na dokładnie taką... ten pak. Na takiego... Gdzie tam jakiegoś masz paka? Coś tu jest. No, KM-em mi zasłoniłeś. O, sorry. Chyba go trafiłem, tak mi się coś wydaje. Też mi się tak wydaje. On czas pieprzać, będą strzelać z daleka, Grzechu. Trzeba rafinerią przeraszować. Tak, i pewnie teraz do nas mają ten. Do nas mają pewnie wąty. Ale patrz, Żalu już podjechał kolejne kilka metrów. Stoi tam, gdzie nie, na początku bitwy mówiliśmy, że powinien stać. No pewnie. Jak on mi przebił wieżę, to ja nie wiem. Ta wieża jest najpancerniejsza na tym tierze. O kurde, patrz. Blackfire, no jest.
A nie wiem, co się stało z tym moim pociskiem. Strasznie pechowo poleciał. I obawiam się, że ten dziadek z górki będzie nas nieźle klepał. Będę musiał mi pomóc tym tutaj leopierdem. Jadę, ale ja jestem na dobiciu tak o trochę. O Jezu, tu jest jeszcze OF, no Jezus. Więcej czołgów niech to będzie. Mało mam HP-ków. Tam na nich nie wyjadę, muszę wyjechać stąd. Dobra. No jadę, jadę. Strzelił, tak? Tak. Dobijam? Aha. Źle strzeliłem. Obaj się tu patrzą. My bed, moje łóżko. Dobra. Stankowałem. Lecy! O kurde. No nie blokuj! Przepraszam! Bo się staram kontrolować. Przepraszam! Dobra, ten umarł. Blackfire. To było stresujące. Właśnie ten dziadek z górki, no. Może do niego pojadę. Nie wiem, to cię może OE poklepać. W sumie. Ja cały czas jestem spotnięty. Tu paki strzelają, zjedź stamtąd. Nie wiem, skąd mnie spotują. Za nami są. Popatrz. Czekaj, bo chciałem Swagfire'a zabić. Udało ci się? Udało ci się. Oj, kurde! Żaro z tyłu. Zaraz, bo obok nas jest gościu. Nie, no gdzie to poleciało? Serio? Przecież to spokojnie powinno go... Dupa z kotletem. Dostało. Inę. No, oj, jadę. Może cię zasłonię? Nie zdążę. Odbiłem. Jeszcze zerwałem. Nie, to ja odbiłem. Ale ja nie. Dobra. Musisz go dobić, Grzechu. Obawiam się, że on mnie przebije teraz i... Co? A, pak. Pak z daleka. Dupa, ja się tak nie bawię. Ty, ale i tak zobacz, byliśmy ostatni mohikanianami. I nas od nobu wyzywają. Niech sp... no. No tak. Nie, ale ta bitwa była nawet ciekawa. Proszę cię, no i to też mówię. Gramy 2 przeciwko 28 w tej chwili. No cóż, no tutaj, no zajadą cię, widzisz. Ale od żalo to ja nie... aha. A. Co ty zrobiłeś? Odbiłeś się od niego? Zapomniałem, że hit za długo leci. O nie, strzelam hitami tutaj, bo to jest czołg, który strzela hitami. I strzeliłem jak pepancem, czyli strzeliłem zbyt małym wyprzedzeniem. I po prostu przeleciało za nim, zamiast przed nim. Bo wiesz, tutaj hity dłużej lecą, nie? Na OF-40 się hitami strzela tylko? Tak, bo on ma tylko chyba tam 2 czy 3 punkty penetracji mniej niż na APK-ach. A damage dużo większy. Dobrze wiedzieć. O, u mnie śnieg spadł pierwszy raz. No u mnie leży, u mnie leży. Powiedziałbym pierwszy raz w tym roku, ale rok się już skończył. Ano. No, wiesz co ci powiem. Nie było źle. Znaczy no, było nie źle, ale pod względem mojej rozgrywki mogło być gorzej. To teraz powoduje tego. OF40, 0. No to ja nie mówię o rozgrywce innych, tylko o sobie. No, ale z tymi, tak. Nie, z tymi pancerzami reaktywnymi ten czołg naprawdę nieprawdopodobnie wygląda jak taki Terminator Predator. Świetna sprawa. Pancerze Erava. Ładna rzecz. Explosive Reactive Armor, tak? Dokładnie, jakbyś tam był. Pancerz reaktywny. Swoją drogą, ciekaw jestem, jak jakiś człowiek wpadł na taki pomysł. No to też, wiesz, takie oczywiste to nie było. Że no nie. Montować sobie na własnym czołgu jeszcze materiały wybuchowe. Wiesz, brzmi bardzo szalono. A raczej szalenie. A jednak popłaciło, jednak... Ale w cywilizacji ludzkiej często bywały takie przypadki, kiedy ktoś wpadł na szalony pomysł, nagle potem się okazało, że chrumknęło i szóste tiery. Szłabo. No cóż. I mówisz, że jak wrogowie będą do mnie strzelać w ten pancerz reaktywny, to te płytki będą odpadać? Pod warunkiem, że będą strzelać hitami albo hajekami. No bo APK nie będą się po prostu od nich odbijać.
No chyba, że będą mieli naprawdę mocną penetrację, jak na przykład MBT-70 czy T-72A, albo Centauro. Prowadź wtedy, wasz tak. muść. Tam, gdzie przedtem, to jest jedyne słuszne miejsce dla MBT-ków. Ta mapa, przyznam się szczerze, lubię ją. Ja nie. Nie? Nie. Nie? Ja często na niej przegrywam. Podobają mi się w ogóle mapy w tych pustynnych klimatach. Nie wiem czemu, ale no. W zasadzie wiem czemu, no bo można się utożsamić ze współczesnymi realiami wojen. Zazwyczaj jednak bijemy się jako cywilizacja ludzka właśnie na tamtych obszarach świata. Zresztą nie bez powodu, no chodzi o ropę i o gaz ziemny. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. No, ale. Ciekawe, dlaczego właśnie jedziemy po rafinerię. Ładnie takie mapy wyglądają. I ten kurz jeszcze. No nie, super sprawa, naprawdę. Klimat jest. Niepodważalny wręcz. To jest tak, im dłużej grasz w tą grę, tym bardziej w nią wsiąkasz. Znaczy, jak dla mnie, bariera początkowa była duża, dlatego że właśnie za dużo miałem pojazdów i no na początku to nie wróży najlepiej, no. Ale to tak jakbyś nagle wszystkie postacie w LoLu dostał. No stary, nie miałbyś zielonego pojęcia, co ze sobą zrobić. Dzięki, kumple. Właśnie widzę. Mam ochotę naszemu strzelić, temu M63 bezmózgowi pieprzonemu, no ale trudno. Ural, tutaj się chcesz odwracać? No błagam cię, stary. No to też mówię, no. Lautiery, no ja nie gram na takich tierach już. Już dawno się z nich wyleczyłem. Każdy tier ma swój urok. No. Tiery, oj, artyleria. To nie do nas, to dałem 60. Tiery mają swój urok. Gracze już nie do końca. No czekaj, bo to jest teraz za dużo naszych, razie za dużo, tak, za mało. Tak, właśnie widzę, no. Właśnie widzę. Jezus, jak ten M60 się pelęta pod nogami, to jest po prostu nie do opisania. Ło, za 600. No, rakieta. Prawdopodobnie z VBL-y. No, cofaj, cofaj. Wyjechał, zerwał i cofa. Nie, się to dupą, nie ma jak się sensu. Dupą wystawia ten M60, widziałem. Tak, to swoją drogą, natomiast to nie ma sensu, bo oni tam tymi rakietami będą mieli przestrzał cały czas. Jak tutaj cokolwiek się wyspotuje, to od razu będą walić. No i wjechał w naszego Leoparda, no, pewnie. O, jadą, jadą, patrz, cisną. Ja nie wiem, ja kiedyś, ja będę... Ja mam prośbę. Mogę mieć prośbę grzechu? Słucham. Aż się boję. Niech się do mnie zgłoszą... Trzy osoby, które mają... Akurat na tym czołgu zapomniałem o tych, o modułach. Typu apteczka i tak dalej. Ale mów, tak, mów, kontynuuj. Nie wiem, jak śmiecie. Niech się do mnie zgłoszą trzy osoby z twoich widzów, w grzechu na Teamspeaka, gdziekolwiek, niech się zgłoszą na Steamie, cokolwiek, które mają mniej niż 518. Bo chcę z nimi pogadać i zapytać się, co Patrz, oni sobie myślą w trakcie gry. Jadą całą kawalkadą, zaraz będzie Mordor. Wiem. Pozwól mi też się troszkę wystawić. Na to liczę, no ja tam tak tylko... Patrzę, co tutaj jedzie, ja się nie wystawiam, żeby strzelić, bo zaraz rakietą wyrwiesz. No, no w sumie. No, nie bardzo rozumiem taktykę naszego MBT. M60 chyba, a nie MBT. W zasadzie taktykę miał dobrą, tylko że powinien się zacząć wycofywać, jak widział, że oni tu już tutaj jadą, nie? Taktyka jest dobra, tyle że za dużo rakietników tam mieli, no i tyle, nie? Kurczę, no. Aż mam wyrzuty sumienia, że tak stoję i się przyglądam. No, ty możesz stać i ginąć też tam, jak pojedziesz. Chyba się wystawi zaraz, jegomość. Zaraz to cię zablokuje nasz T-72 i nie będę mógł się cofnąć. Czekaj, czekaj. Aha, zapomniałem, że mam kibel na wieży. Oni mnie widzą, a ja ich nie. No tak. Uroki Patona. Uroki Patona. Już wyjeżdżają z górki. Nie, bo jeszcze nie. No, ziomek, wiesz, ty się naucz jeździć. Ja się praktycznie nie ruszyłem, a ty we mnie wjeżdżasz. Rumpidum, prorumpidum. No cóż, czekamy, aż nas ktoś zrejpią. No właśnie, całą bitwę czekamy w zasadzie. Może to był błąd, może trzeba po prostu zmienić flankę. MBT-kami? Nie wiem, kurde, szukam różnych możliwości. Nie ma możliwości, Grzegu, jest tylko śmierć. Śmierć też jest możliwością. Można zawsze umrzeć na kilka sposobów. Umrzemy od wrogiego ostrzału. Pasuje ci? No ja nie wiem. Jeszcze zerwałem.
Pomocy tutaj? Tak, już się obracam. Tylko też nie chcę się na niego dupą wystawić. Przepraszam, no, przepraszam. Jadę. On mnie teraz zabije. Ściana mi przeszkodziła. A w ciebie chyba strzelił. A miałem zielony wskaźnik, a się jednak nie przebiłem. No mówię, ten cel czasem jest oszukany. Aż się zdziwiłem, że w takim miejscu zielony wskaźnik, bo to była mocno skontowana płyta. Nie wiem, ja chyba jeszcze jedną pestkę mogę przyjąć, to ewentualnie mogę się na niego wystawić, tylko że... To co, jak on wyjeżdża pierwszy? No. Ty, dium! Amurak mu poleciał. Boom, headshots! No, wybuch Amuraków jest fajny w tej grze. On to wygrywa, jeszcze pisze shit team. Ale no, wiesz ciekawie. Co ci powiem... Jak dla mnie... Możecie mówić co chcecie ludziska, ale jak dla mnie eksplozja czołgu wygląda lepiej w AW niż w WoCie. Jakoś tak bardziej realistycznie. Chcę się za bardzo na niego wystawić, bo jestem na hita, nie? Ale też mam wystarczającą penę, żeby go przebić. Ja właśnie szukam przestrzału na niego. Rykoszej, niedobrze. Grzechu! Dupę mi tu wystawiłeś. Ale dobra, przeżyłem. Dobra, ja się na niego wysunę. Dobra. Panu już dziękujemy. Dobra, super. I to jest właśnie to, co ja mówię. Nieważne ile czołg ma HP, uważam, że wciąż ma lupę, nie? Tak, dlatego się mówi na CW, na Clan Warsach w WoCie, że no wiesz, jedną lufę mniej. Bo to jest jednak bardzo dużo, dlatego ludzie starają się grać na dobicie, żeby uśmiercić danego marszczofiutka. No ładnie, nawet żeśmy to opanowali, patrz, a taka była zwycięska bitwa. Dla wroga oczywiście. Tym opanowaniem to bym się tak nie rozpędzał. Nie wiem, wiem, że się świecę i cofam, bo nie chcę zerwać. Ktoś nam tam coś kapował przed chwilą. Co tu się podziało, patrz. Pakałem przez chwilę. VBL po nas jedzie. Właśnie na niego się obracam. Zaraz się gościu wystawi. Ja jeszcze ładuję pocisk. Specjalnie dla niego, z dedykacją. Kurczę, nie widzę go. Dobra, to jedziemy po niego, ta? Leopard. PMBT po niego pojedzie. O Jezu, jakie tu są czołgi. Ale ten leopard jest daleko. Za górką. Nie wiem, chyba zjadę na dół. Tutaj ja mam przestrzał. Masz? Wyjeżdżam. Bokiem jest, także bij, póki jest bokiem. Bardzo dobrze. Ładnie. Wersja ice. Chyba zginę. Mogłeś mnie zasłonić, no ale trudno. Nie przebiję go w ten sposób. To prawda, mogłem, nie pomyślałem, ale ty też się mogłeś wycofać, też nie pomyślałem. Cofałem się, tylko ty też się cofałeś wtedy. Ja i tak byłem za górką, więc tak jak stałem, to bym ci nie zasłonił. Mniejsza. T672A. Tak, T672A, dokładnie. No tak! Jeżeli dobrze to rozegracie, to jest wygrana. Tego T72 masz na dwa hity, jakby co? Na razie jadę. A M60 ma hita. Mam nadzieję, że Bradley nie padnie, no bo wtedy jak zostanę sam, to będzie raczej słabo. Prawdopodobnie padnie. Chociaż będziesz miał teraz dupę tego T72, jak się pospieszysz. Jadę! Tylko boję się tego jeszcze M60 z lewej. Jest wydmami. O, padł. Na hita go masz. I szlak. Tutaj go nie przestrzelisz. Wiesz tak, co, zrób, czekaj grzechu, czekaj. On wiem, tu będzie ten najechał przez wiem. Rafinerię. Dlatego chcę właśnie się jakoś ładnie tutaj ustawić w ten celuj sposób. Celuj się tu, w prawo się wceluj, bo on tu wyjedzie, zaraz tak, bierze wiem, wiem. Tylko nie wiem, czy dołem nie przejedzie, czy będę miał na niego przestrzał tutaj. Dołem się nie da. On tu jest zagłębienie w terenie, wiesz o co mi chodzi. Nie, MBT go wystraszy. O, widzisz? Mówiłem? Coś ty zrobił. Strzeliłem ładnie. Nie wiem, czemu tak się stało. Żyję. Dobra, ja polecę cię szybko odpryskać ze dwóch. Aż pryskaj się i odpryskaj. Dobra. Elegancja, Francja, masturbancja. Ludziska, zostaliśmy sami. Taka intymna sytuacja. Tak więc, nie wiem. Zadam wam zagadkę logiczną. Dlaczego krasnoludki się śmieją? Jak biegną po polanie? Leśnej oczywiście. Odpowiedź brzmi...
bo trawa smyra je po jajkach. Tak jest, oczywiście. No, dało się lepiej, ale uważam, że i tak powolutku się wyrabiam jako taką, jako gracz. Coraz lepiej mi to idzie. Ale i tak zdaję sobie z tego sprawę, że nadal troszkę posysam. Ale hej, ktoś musi, prawda? Jest to jakaś logika. Oczywiście. Raczej nie inaczej. Co tam, jak tam? No, powiem tak, żeby nie było, że tylko narzekam, to zaraz pochwalę drużynę, że udało im się wyciągnąć bitwę, która zdawała się przegrana. No ładnie im to poszło, ładnie. Zwłaszcza ten MBT i Leo zagrali konkretną bitwę. Teraz, na koniec materiału, i obych se jeszcze normalnie pograł, tylko muszę gnoja znaleźć. Ale czym? Wysokim? Niskim? Tym ercekiem, o którym mówiłem. A, erc. I to będzie ostatnia bitwa na tym materiale, bo z tego co widzę 26 minut już nagrywam. A potem tymi premkami coś? O, może być. Znaczy ja to głównie będę grał w VFM i MBT-kiem. Raz możemy odcinek nagrać z tego PvE. A to nie, no to premki to na PvP. No wiem. A ja nie chcę PvE. Przecież mówiłeś wcześniej. No to tak, o, dla fanów chciałem zagrać, bo było nas trzech, we dwóch to średnio, bo ciężko kierować. Ale no PvE jest na tyle łatwy, że raczej łatwo jest tam wygrać. No, zwłaszcza teraz, jak podnieśli poziom trudności i ilość spawnowanych przeciwników. To też mówię. A nie ma nikogo na TS-ie jeszcze? Nie. Rurociągi, to nie jest czasem ta sama mapa? To jest ta sama mapa. Dobrze, bo ją lubię. Teraz znajdą się, kurde, fanatycy WOTA, czy tam Armoredo Sceptycy, jak ja to mówię, którzy mówią, w tej grze się cały czas na tej samej mapie. Ale to jest normalne, że jeżeli jakaś gra wystarczająco długo funkcjonuje na rynku ogólnoświatowym, no to przysługuje sobie, zdobywa sobie taką rzeszę fanów i fanatyków, że nawet jeżeli coś innego byłoby ciekawsze, to zawsze będą wychwalali to pierwsze. Tylko i właśnie dlatego, że to było pierwsze. Tutaj akurat pod tym względem AW nie broni, no bo tych map jest faktycznie mało, no ale mówię, ale ogólnie. Wiesz, jaki jest największy paradoks? No jak, że w WOTcie no jest taki skrypt, który rzuca w kółko na całej mapy. Wczoraj grałem w WOTa, żeby ci nie skłamać, to było przedwczoraj, już nie wiem, wszystkie dni mi się mylą, ale ostatnio grałem w WOTiszcza tak dosyć długo z Krystianem, żeśmy pocisnęli. Żeby ci nie skłamać... Boże, jaka to była mapa? Już nie pamiętam. Ale jedna i ta sama, w kółko macie już, po tym myślałem, że szlag mnie jasny trafi, no. Ile można na jednej mapie grać? To jest taki bez sensu. Zrobili system, który funkcjonował dobrze, był super, potem go zepsuli. Normalne. No normalne, bo potem go naprawią. No ale... Nie. Zajęło się miejscówę. Chciałem sobie tam stanąć. A może... Może jeszcze dam radę. Tylko kurczę, tutaj się boję arty, wiesz? Tak będzie dobrze. Poszukam takiej pozycji, żeby mieć skałkę po lewej. A ty się zaświecisz, to ja oberwę. Nie lubię tak stać. Ale ja lubię. Chyba nas nie widzi, gościu. Ale nie ma sensu do niego strzelać sobie. No dlatego nie strzelam. Widzę, że go nie przebije. Chyba, żeby hajekiem go ciepnąć. Nie, nie, bo nie pokazuje silnika. O. No i się wycofał. Sucker! Oj! Rakieta! To chyba nie do nas. A się wystraszyłem! Oj, i patrz! Lewy, prawa! Mamy czołg na przestrzale. I to bokiem. No, wierzę mu, trafiłem. Dobra, ładnie to idzie. Klepiemy go jak chcemy. O, jakie to jest fajne. Wiesz, że widziałem gościa, który na ercu zrobił reload prawie 2 sekundy? Kolejny wjechał. Nie wiem, gdzie mój pocisk poleciał. Właśnie czasami tak z tymi pociskami dziwnie w tej grze bywa. Ciężko to ogarnąć. Wydawałoby się, że idealnie lecą we wroga, a potem...
gdzieś znikają w niewyjaśnionych okolicznościach. Wyrabiam się w tej grze, nie ma źle, już mam 1100 damage'u. Nie, mam 0. No bo miałeś pecha. No. Tylko, że on już raczej nie wyjedzie. Nie wiem, czy by miejscowy może nie zmienić. Gdyby tam nie było Terminatora, to można byłoby się pokusić o objazd tego Leoparda, ale ten Terminator nas wysieka. No wiem właśnie. Widzisz już rakietami na pierwsze. Chociaż na wielki dystans to taką rakietą też nie jest tak banalnie łatwo trafić. Ale ma jeszcze działko, podwójne działko sprzężone 30 mm. Wiem, wiem. No dla nas to jest zabójstwo. A już myślałem, jeszcze że wyjedzie. Nie. Jeszcze nie. No chodź. Ciś. Wyjeżdżał! Musiał wyjechać, na pewno wyjechał. Ja strzeliłem, bo musiał wyjechać, upuścił dym. Ja też. Jeżeli on zerwał dwie pestki od nas, to musiał się chłopak zdziwić. No wiesz, normalnego żeby mógł nie strzelić. Ale chyba nie zerwał, bo ma połowę HP-ków. Wcześniej też miał chyba tyle. Nie wiem, jeden chyba zerwał. No, przez chwilę był za zbiornik. Och, kurde, miałem go. To pewnie mojego nie zerwał, bo mój tak nisko poleciał, pewnie w gąski mu trafił. Niby wyjeżdża, ale kurczę. Nie da rady. Nie ładujesz HEK-a? Nie chcę ci zasłaniać strzału. Ja nie strzelam, no bo... No co, po co, no? No bo ja go widzę. W bok wieży spróbowałem, ale nie dał rady. Spróbuję załadować HEK-a. Może to coś da. No, za 90 wysadziłem. Ja za 23. O, z przodu nas strzela autokanon. I nieźle pozrywałem. Jedziemy. Ja się na chwilę cofam. Halo, to były przejezdne kamienie kiedyś. O kurde. Już nie są. Mi nie ma pewnie. To może tego sobie. Leczymy. Muszę poogarniać to i owo, bo... Nie masz dużej apteczki? Właśnie musiałem małą załadować. Dużo leczy wszystkich. Nie wiem czemu tak zrobiłem, mniejsza. Gdzie to co robisz? Jadę sobie. Aha! Jadę z tobą. Z dekami to tyle dobrze, że one mogą być wszędzie i nigdzie, takie batczaty botowe. No, coś w ten deseń. Tylko, że to jest jeszcze bardziej mobilne od batczata. No, bo bardziej rozwinięte, nie? Porównanie do takiego RC, to też batczat to taki trochę przeżytek. Ale... Widzisz, wielu ludzi pyta mnie, czy WOD jest lepszy, czy AW jest lepszy, ale stary, no, gram takim pojazdem i co ja mam komuś odpowiedzieć? Przecież to jest zupełnie inna gra. To jest kompletnie co innego. Tego nawet nie można porównywać, to jest totalnie kompletnie co innego. Inne realia i to wymusza zupełnie inną grę. Zupełnie inne taktyki, zupełnie inną dozę frajdy i dobrej zabawy. Kompletnie co innego. To jest w ogóle całkiem inna definicja rozgrywki. Tak. Sam fakt, że te maszyny są tak mobilne. Ludziska, maszyny są bardzo mobilne. Niektóre mają strasznie śmiercionośne działa. Tudzież na przykład takie rzeczy jak rakiety i tak dalej, więc trzeba mieć oczy dookoła głowy i w dupie, najlepiej jeszcze jedno. A do tego przy okazji trzeba zauważyć, że jest... O, szlak z prawej. No wiem, dlatego uciekam, bo z FFM-em nie możemy się wymieniać. No właśnie. I tam już nie ma kto nam spotnąć. Oni muszą mi tak przyjechać na naszą stronę, bo po naszej stronie... On się pojawił, niestety mnie widzi! Uciekaj, hopie! Niektóre maszyny są strasznie papierowe, więc też trzeba wiedzieć, do której można strzelać, w jaki sposób. A inne z kolei są tak skrajnie dobrze opancerzone, że naprawdę ciężko jest gdziekolwiek się wstrzelić, tak? Więc to wymusza zupełnie inny styl rozgrywki. Arta też no, nie stanowi takiego problemu jak w WOCie. Co jest świetnie. No i przede wszystkim nie ma najważniejszej rzeczy. Nie ma pocisków z autopenetracją. Czytaj Gold. No tak, nie ma Golda. To już i tak, to jest jedna z podstawowych rzeczy, którą powinieneś wymienić. Ta gra jest po prostu zupełnie inna. Uwierz mi, kiedyś też tak się przyjemnie grało, bo tak nie było Golda. Wtedy pancerz miał znaczenie. Teraz, jeżeli coś ma pancerz, to ładujesz Golda i już pancerza nie ma. No niestety tak to właśnie wygląda. No bo umówmy się, puryści, którzy mówią, ja nie strzelam z Golda, to inaczej. Każdy strzela. Z wyjątkiem tych ludzi, którzy... No mów. Powiem po angielsku pewną rzecz, którą usłyszałem kiedyś w internecie. Fighting with the superior foe doesn't make you brave.
It no makes you stupid. To samo chciałem powiedzieć, tylko po polskiemu. Nie wiem, jak to jest po polsku, bo ja to słyszałem po angielsku. No to chodzi ogólnie, że jak nie używasz golda, to wcale nie znaczy, że jesteś odważny, tylko znaczy, że jesteś nieogarnięty. No ładnie, panie. No wyjechał, no to zginął, no. O, podoba mi się to. No TDK mi się super gra w Plutonie. Tak, tym bardziej, że tutaj też są inne mapy. No zobacz, jak otwartą strukturę ma ta mapa. No masz przestrzał na całą mapę. W WoCie znajdź mi chociaż... No dobra, no jest kilka takich, ale no ogólnie no... Powiedzmy, że na 40 map w WoCie są ze dwie takie. Tutaj nie ma tych bobslei. Po prostu ich nie ma. Dobra, możemy go objechać. Jak mamy minutę i tak. Bo jak nie, to się dobra, to jadę. Tak czy inaczej, kurde, kaczka, nagrywam 35 minut. Skończymy akurat mapę. Weź poprawkę na to, że jestem w znacznym oddaleniu od ciebie, ale... Jak ty raz zerwiesz, to nie będzie źle, bo jak ja zerwę, to raczej padnę. Uh-oh. To nie! Możesz tu przejechać na środek. To nie zginiesz. No, całe szczęście długo tutaj pod wodą można wytrzymać. Ty, a jak jest pojazd amfibia, to on może faktycznie przepłynąć? Nie. A, szkoda. Ale może też się zmienią. Aj, zerwał. No to nic, chciałem Praga. Szkoda, no powinno być tak, że te amfibie faktycznie mogą pływać. Ale myślę, że to jeszcze... W Thunderze ma wprowadzić amfibie, chyba że już wprowadzili. Myślę, że to jeszcze tutaj wprowadzą, bo o-o, to jest takie... O Jezu, to jest jeszcze arta. O dobra, mam przestrzał. Aha, no, to dupa. Ała. Dupa z batatami, no i z kogutami, wale do arty. No nie, to mi. Jak ja to spudowałem? Ale jajo. Nocniczek. Sam sobie raczej z nimi rady nie dam, no ale myślę, że właśnie na dekapa jadą, tak też myślałem. Czy Arta będzie mnie dziabdziarzyć, czy się skupiła nie, na dekapie? Nie, bo nie zdążysz, masz 5 sekund. Nie zdążę. Mogłeś od razu jechać. A, zdekapowała jej. Zabij tę Artę. Dobra, jadę, jadę. Masz ją na hita na pewno, bo dostała hajekami od Arty. Zakładając, że trafię. To nie będzie problemem akurat w rzeku. No! Uważaj, że pachem po tym jedzie. Od przodu będzie ci go ciężko przebić. Chowaj się za tymi budynkami! Mariusz! Przez to może strzelić, przez ten murek. Tak, ale zawsze to wiesz. Troszkę lepiej. Mariusz! Nie do tyłu, do przodu, bo po ciebie. O Boże! Starnuj budynek. O Boże! Strzeliłem, spudowałem. Nie trafił się. Tak, ja jego też nie. O kurde! O kurde! Miniesz. No niestety. Niepotrzebnie tyle budynków taranowałeś. No, patrzyłem się na nie... No dobra, mniejsza, i tak było fajnie. Było się. Tak, dokładnie. Nie, ale uważam, że ta bitwa była całkiem soczysta. Będzie wygrana. No raczej. W ogóle mam 2012 damage'u, tak samo jak moja Skulpa Convention 2012, hehe. Nagrywam praktycznie 40 minut, więc tutaj się ludziska z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Myślę, że nikt ci nie będzie miał tego za złe. No istnieje takie prawdopodobieństwo. Jeszcze tylko pokażę rezultaty. I das ist the end of my life. A, właśnie, dajcie pozór na reflineczki w opisie. Fajna sprawa, do fajnych gierek. Zawsze można zrobić reflineczka. Nie zaszkodzi. Polecam. Zapraszam i polecam. Grzegorz, nie powiem jaki. Ha. 40. Ty, no ładna bitwa, panie. Wyrabiam się. No, jakoś idzie. Powolutku, powolutku dojdziemy do formy. Nie ma to tamto.